Witam na kanale Wojny Śmietnikowe. Oto kolejny mój nabytek zdobyty podczas wywózki gabarytowej. Zdobyty rok temu. Wtedy dosyć sporo nawet ludzie wyrzucali gratów z piwnic. Wszystko te wszystkie części tego zestawu były zapakowane nawet w folię, więc nie za bardzo się tam zakurzyły gdzieś tam w piwnicy. Jest to wysoki model wieży Sony z lat 90. Szukałem na internecie właśnie o tej wieży Sony, że ona wtedy kosztowała w latach 90. 2000 zł. To jeśli wtedy pensja minimalna wynosiła 300 zł czy 400, w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze, to ona teraz obecnie powinna kosztować z 5 albo 10 tysięcy. W każdym razie byli wtedy nabywcy na taki sprzęt, który koniec końców wylądował na śmietniku. Sprzęt jest naprawdę wysokiej klasy. W zestawie znajduje się tuner. Do tego mamy wzmacniacz całości. Oprócz wzmacniacza mamy jeszcze tak zwany Sony Mini Disk, ale ja akurat nie mam jego podłączonego. W tym zestawie był akurat taki mini disk jeden tutaj włożony. O, jest nadal włożony. Nie mam jego podłączonego, po prostu nie używam go. Można chyba nagrywać na nim i później sobie odtwarzać. A to w obecnych czasach jest niepraktyczne, nieużyteczne. No i oczywiście CD ze zmieniarką na trzy płytki. Sprzęt oczywiście działa, jest sprawny. Włączę na chwilę głos. Proszę bardzo, ma solidne kopnięcie. Ma tutaj takie potencjometry do regulacji basów i wysokich tonów. Oprócz tego ma tutaj podbicie basów. Niskie, wysokie i brak. Ma też tutaj możliwość włączenia takiej opcji, że source direct, czyli bezpośrednio ze źródła, odtwarza dźwięk tak jak otrzymuje, czyli z płyty CD lub z radia, bez żadnej korekty. No, sprzęt jest naprawdę bardzo fajny, elegancki, w bardzo dobrym stanie. Jedyne co nie działało po tym jak go znalazłem pod śmietnikiem, to napęd CD, wysuwania, napęd wysuwania CD i napęd samego odtwarzania, jakby tam podkładania tej płytki pod laser. Paseczki gumowe, napędowe kupiłem za włączną sumę mniej więcej jak 12 zł w lokalnym sklepie z elektroniką. Tam sobie zabrałem ten sprzęt. Dobrali mi te paseczki i wszystko naprawdę elegancko działa. Jestem z niego bardzo zadowolony. Jest to najdroższy nabytek śmietnikowy w mojej karierze zbieracza. Patrzyłem, że na Olelixie rok temu właśnie ktoś kompletny sprzęt sprzedawał za 500 zł. Niestety, gdy go znalazłem, nie było pilota do niego. Pilot znalazłem na Allegro, w archiwum Allegro na Google, że ktoś kilka lat wcześniej próbował sprzedać takiego pilota do tego sprzętu. Skontaktowałem się z tą osobą i okazało się, że ta osoba nadal posiadała ten pilot do tej wieży. Wynegocjowałem cenę za 50 zł plus przesyłka, tak z tego co pamiętam, tak
Mniej więcej tak to wyniosło. Warto było dać te 50 zł za tego pilota, bo sprzęt jest naprawdę fajny, a pilot daje większy komfort użytkowania i naprawdę jest super. Teraz muszę poszukać tego pilota, gdzie on jest. Zawsze, jak człowiek coś potrzebuje, to nie może znaleźć. Momencik, szukamy dalej. Uwaga, no tu bajzel jest taki, że nie można przejść. Gdzie ten pilot może być? Jeśli nie ma pod łóżkiem, pod poduszką, na kanapie, to prawdopodobnie znajduje się gdzieś na podłodze. Nie wiem, gdzie tutaj ten pilot może się znajdować. Szukamy dalej. Chwila, moment. Tutaj krótkie ujęcie na bałagan. Widzicie, rozumicie? Kto zmusił dziecko do sprzątania w swoim pokoju, niech da łapkę w górę i napisze coś w komentarzu. Kto znalazł cokolwiek w pokoju swojego dziecka, też niech da łapkę w górę. Proszę bardzo, jest pilot. Znalazłem. Cud, panie. Dobra, patrzcie teraz na to. Robię głośniej. Widzicie, jakie fajne? Ekstra, prawda? To robi takie wrażenie profesjonalizmu. Kiedyś było, taka funkcja była w tych we wzmacniaczach polskiej firmy Fonica czy Diora. Sprzęcik jest naprawdę fajny i no, pilot może nie jest jakiś specjalnie zaawansowany, ale no, steruje wszystkimi praktycznie funkcjami niezbędnymi do takiego codziennego użytkowania. Tutaj z takich funkcji ciekawych to ma coś takiego, że można sobie ustalić własną nazwę stacji, która będzie wyświetlana. Tutaj kręcimy sobie tym. Ulubiona stacja mojego dziecka to SK Music oczywiście. Trójka, Szczecin, Radio Szczecin, proszę bardzo, jest. Sprzęt jest bardzo fajny i jestem z niego zadowolony. Chciałem go sprzedać, ale oczywiście dziecko powiedział nie, absolutnie zostaje u mnie, będę go używał. Także to już jest wszystko w tym odcinku. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli ktoś jest ciekawy, co jeszcze mam w swoich zasobach, zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Będą się pojawiały nowe odcinki, gdyż zgromadziłem naprawdę pokaźny zasób fantów śmietnikowych. Polecam się, jeśli znalazłeś lub znalazłaś coś fajnego na śmietniku. Napisz o tym w komentarzu. Jeśli widziałaś coś fajnego pod śmietnikiem i wstydziłeś się to zabrać ze sobą, też napisz o tym w komentarzu. Pozdrawiam i do zobaczenia.